Witam serdecznie, Konrad Błaszak oczywiście, a któż by miał być inny? A dzisiaj będzie taki szybki, szybki temacik, nawet nie włączyłem specjalnie lampy, bo chcę zobaczyć, jak się będzie prezentować, taki trochę ciemniej jest, ale te światełka z tyłu i ten Luj ze mną, piękny. Motorola Edge 50 Ultra jutro ode mnie wyjeżdża, ale jeszcze zdążę o niej nagrać jeden film. A dlaczego? A dlatego, że dostałem prasówkę, że ta motorolka trafiła do rankingu DxO Mark. W prasówce można przeczytać, że ma 146 punktów i jest na do zestawienia i jest na piątym miejscu, jeśli chodzi o smartfony wprowadzone w tym roku, co jest bardzo ważne, bo przechodzę sobie do DxOMark'a, bo mówię sobie tak, motki chyba nigdy nie były w DxOMark'u, nie kojarzę, więc to, że się pojawiły i to, że dostałem o tym prasówkę, że motka się tym chwali, to raczej jest dobrze. Powiedzcie, czy ten szał z tyłu Wam przeszkadza? Czy może jednak za bardzo szał? Zobaczymy. Nie wiem, czy tak będę nagrywał. Próbny film. I sobie patrzę. Smartfony w tym roku, z tego roku. Huawei Pura 70 Ultra, Honor Magic 6 Pro, Kozaki, Oppo Find X Ultra, Xiaomi 14 Ultra i Motorola Edge 50 Ultra. Czyli według tego Motorola pokonała o całe 2 punkty Samsunga Galaxy S24 Ultra. I to jest duże osiągnięcie, bo to jest duże. Xiaomi 14, Google Pixela 8a, Samsungi 24, 24 Plus, oczywiście Zenfone 11 Ultra i potem już całkiem sporo innych smartfonów. I to jest spoko. To jest nawet bardzo spoko, że motka pokonała tyle smartfonów. Ale jak sobie wejdziemy od początku rankingu i zobaczymy, na chwilę przejdziemy do mówienia, to motka jest na 18 miejscu na równi z iPhone'em 14 Pro Maxem i iPhone'em 14 Pro. A takie smartfony jak Google Pixel 7 Pro, Google Pixel 8, Mate 50 Pro, iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, Huawei P60, to są wszystko smartfony, które pokonały motkę. I z jednej strony nie jest super, bo dużo jakby Chińczyków typowych pokonuje. iPhony też są lepsze, te w wersji Pro, czy nowe, czy zeszłoroczne, ale z drugiej strony, jak nawet spojrzymy na ten ranking, to where is Samsung? To Samsung jest z tyłu. Nie dużo z tyłu, ale jest z tyłu. A to moim zdaniem jest chyba jakiś wyznacznik, że jednak ten Samsung został pokonany, czyli ten taki król rynku mobilnego na Androidzie, a nawet król rynku mobilnego ogólnie został pokonany fotograficznie. Ten smartfon, który według wielu jest top of the top i wszyscy się wzorują na nim, chociaż już nie aż tak do końca, został pokonany. I to jest moim zdaniem cholernie duże osiągnięcie, bo szczerze mówiąc, ja w swoim filmie mówiłem, jak dobrze pamiętam, że to jest fajny aparat, nie topowy, w sensie nie najlepszy na rynku i tu się zgadza, potwierdza DxOMark to. Oczywiście nie rozmawiajmy, czy DxOMark jest spoko, czy nie, o tym już wiecie. Można sobie podywagować, patrzcie, jakie bydle dzikie. Ale DxOMark jest jakimś wyznacznikiem rynku, więc motka się tym chwali. I jak przez chwilę myślałem, że kurczę, nie ma się czym chwalić, bo jest na 18 miejscu, to jak zobaczyłem sobie ten ranking i patrzę, że za motką jest chociażby Samsung, nowe, topowe Samsungi, to mówię, kurczę, no motka, szapoba, gratulacje i naprawdę fajnie, widać. I tak szczerze czuć, że do tych topowych chińskich sprzętów, typowo chińskich sprzętów, bo motka też jest przecież Lenovo, czyli też jest chińskim sprzętem, brakuje i Honor, Huawei, Oppo, to jednak mają swoje podejście fajne do fotografii, które jest po prostu lepsze, ale motka już nie jest tym, wiecie, brzydkim kuzynem z małego miasteczka, który się musi wstydzić, tylko to jest już pełnoprawny luj zdobywca, flagowiec, który fotograficznie też nie musi się wstydzić, po prostu. Za kilka dni będzie recenzja, będziecie mogli sobie obczaić tam więcej zdjęć. Ja mogę śmiało powiedzieć, że te zdjęcia, powtórzę, nadal moim zdaniem nie są top of the top i te chinole robią lepsze zdjęcia. Ale te zdjęcia są po prostu ładne. Są naprawdę ładne, motka sobie już bardzo fajnie pod tym względem radzi. Więc szapoba, Motorola. Cicalafon, babalafon. Ja jeszcze zobaczę, jak pozwolicie, bo nie spojrzałem. Jeśli chodzi o
wideo 134 punkty. No tutaj jest gorzej, ale foto 150, bokeh 80, preview 77, zoom 147. No ogólnie jest dobrze. Jest dobrze. Ale dajcie znać, co wy myślicie. Czy dobrze producenci się w ogóle chwalą DxOMarkiem, czy to już trochę jest passé? I czy wynik Motki się podoba? I czy to, że Motka pokonała Samsungi, to jest osiągnięcie, czy Samsung po prostu już od jakiegoś czasu nie jest top of the top? Pozdro i dajcie znać.